Jedną z rzadkich atrakcji w Bogusławicach jest wesele krakowskie. Zapraszamy Państwa teraz na to wesele. Oh!
panie dyrektorze, to specjalność waszego stada, to wysoko krakowskie? Tak, każde stado odbiorów na porządne na świecie ma swoją paradę. Naszą paradą jest właśnie Wesele Krakowskie, w którym oprócz naszych ogierów i masztalerzy bierze udział zespół Krakowiacy z Krakowa. Dlaczego w Piotrkowskim Krakowskie, a nie Opoczyńskie na przykład? No bo akurat w Opoczyński nie ma takiego dobrego zespołu. Ale zespół się, pomysł się podoba. Jest to pomysł pana Osadzińskiego. Ten zespół, który tutaj państwo widzicie, występował już w 30 paru miejscach na świecie, czy głównie w Europie. I bardzo się podobał, szczególnie w krajach anglosaskich, chyba dlatego, że jest tu dużo żywiołu i takiego prawie autentycznego folkloru. A tu u was też odbywają się takie imprezy? Tak, jeżeli mamy bogatego sponsora, który zapłaci za to, to oczywiście na życzenie i za pieniądze robimy. Natomiast dla publiczności szerokiej robimy to raz w roku, kiedy robimy cały nasz pokaz. Taki, jaki był na 70-lecie stada, mniej więcej, mniej okazałym. Gdybym chciał zamówić sobie taki ślub, ile taka przyjemność kosztuje? Proszę pana, 40 milionów kosztowała w tym roku z dojazdem do Warszawy. No i co, polecamy młodym parom.